Elo! Czego ja pędzasz? Troszeczkę założyłem zimne ubrania, czy mokre ubrania. Ale jest dobrze! Jeszcze dwa dni tylko i jesteśmy w domu. Ale tutaj jest zajebiście. No nie powiem, jakby było ciepło. No to kurde, no zobaczcie sobie. Jestem na plaży. Sobie. Coraz mniej chmur z tamtej strony, więc bardzo mnie to cieszy, trochę obeschnę. Chociaż ciuchy mi nie obeschną, bo są w folii, ale ostatnia noc dzisiaj, ostatni dzień, ostatnia noc, splecione ręce, do tańca moc, czy jakoś tak. Do wiosłowania moc, bo opierdalam się trochę, nie? Tutaj sobie coś zjem, orzeszki mam jakieś. No i w taką pogodę to ja mogę śmigać, nie? Elo. I tak to można płynąć, nie? Cieplutko. Popalam, no prawie że lato, nie? Tak to ja mogę płynąć, nie? Wyjebane jaja i lecimy, nie? Tylko że czas goni i trzeba zacząć wiosłować, nie? Bo na jutro chcę być w stolicy, więc trzeba by się wziąć za robota. Taki ładny dzionek. Aż się nie chce. I widziałem już samoloty z lewej strony, więc jest dobrze, czyli Okęcie. Były daleko, ale. No ale jest. Myślę, że może jeszcze dzisiaj zobaczę wierzchołek Pałacu Kultury. Możliwe, że zobaczę. Elegancko, co? Jest co pokazywać. Będzie co wspominać i będzie co oglądać. Naprawdę było warto. Choćby dla tego widoku, ale nie żałuję żadnej chwili na tej wyprawie. Nawet tych, gdy byłem zmoczony, przemoczony, niewyspany, głodny i inne niedoskonałości tego świata. Czego ja pędzasz? She's crazy like a fool. We'll be right back.
my oczywiście już, taka jest szaróweczka i miejsce powoli będę szukał do kimania gdzieś. Chociaż tak naprawdę już powinno być znalezione, bo już jest ciemno. Ale dzisiaj chciałem jak najdalej zalecieć. No, żeby jutro mieć jakiś tam zapas czasu. Tyle się namęczyłem, żeby pod prąd, a tam jakiś wędkarz, nie? Mówię, kurde, no to odbijam. No i szukam od początku jakiegoś miejsca. Już ciemno trochę jest. Trochę. Już praktycznie nic nie widać, a ja dalej szukam. Nie wiem, jak zgaszę, czy coś widać w ogóle. Sobie. Tu jakiś kolej. Dobra, kończę, bo jest tu.